No dzień dobry, ileż czasu mnie tu nie było. Trochę się podziało, ale wracam do Was na stałe. Chciałam Wam też podziękować za miłe komentarze, które zostawialiście pod odcinkami, nawet kiedy odcinki już się nie pojawiały. Także bardzo Wam dziękuję, bo to pomogło mi w decyzji o powrocie. W takim razie witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, jednak dla tego jednego zabójcy jego obsesja na punkcie oczu wywołała strach wśród kobiet pracujących na ulicach Dallas. W tym odcinku przyjrzymy się umysłowi skazanego mordercy Charlesa Albrighta, znanego również jako Eyeball Killer. Charles Frederick Albright urodził się 10 sierpnia 1933 roku w Amarillo w stanie Texas. Został porzucony zaraz po urodzeniu i adoptowany z sierocińca przez Del i Freda Albrightów, gdy miał zaledwie 3 tygodnie. Fred był właścicielem sklepu spożywczego, a Del była byłą nauczycielką, która została mamą i razem mieszkali w pięknej dzielnicy Oak Cliff. Charles był bardzo blisko ze swoją adopcyjną matką, o której mówiono, że była bardzo opiekuńcza wobec niego. Była opiekuńcza do tego stopnia, że małżeństwo kupiło kozy, aby mieć kozie mleko, bo jak twierdziła Del, kozie mleko jest zdrowsze niż mleko krowie. Del miała wysokie oczekiwania wobec swojego syna. Charles był bystrym uczniem i przy pomocy Del przeskoczył o 2 klasy wyżej w szkole podstawowej. Niestety opiekuńczość Del często popadała w skrajności. Gdy Charles miał mniej niż rok, zamknęła go w ciemnym pokoju za karę za rzucie miarki, a gdy odmówił drzemki, przywiązywała go do łóżka. Jako dziecko Charles lubił uciekać z podwórka, kiedy tylko mógł, często prosząc przychodzących sąsiadów o pomoc w przeniesieniu go przez płot. Jego próby ucieczki denerwowały matkę tak bardzo, że przywiązywała go na werandzie jak jakiegoś psa na łańcuchu, aby uniemożliwić mu ucieczkę. Del była też bardzo oszczędna, ubierała się raczej przeciętnie, mimo że rodzina była dość zamożna. Zbierała kości od lokalnego rzeźnika, które wrzucił do pudełka dla swoich psów i używała ich do robienia zup. Z nieznanych powodów, kiedy Charles był mały, ubierała go w dziewczęce ubrania, nawet dając mu lalkę do zabawy. Była też mocno pedantyczna. Kazała Charlesowi zmieniać ubrania kilka razy dziennie, aby nie wyglądał na brudnego. Martwiła się, że zarazi się czymś od dotykania psich odchodów. Któregoś razu nawet zabrała syna do szpitala, gdzie kazała mu wpatrywać się w ludzi na oddziale polio i powiedziała mu, że on właśnie zaraził się polio i że spędzi resztę życia w żelaznym płucu, jeśli nie zrobi dokładnie tego, co powiedziała. Jeśli nie wiecie, co to jest żelazne płuco, to jest taka maszyna, która pomaga w oddychaniu. Wygląda to mniej więcej tak, że widać tylko głowę, a reszta ciała umieszczona jest w cylindrze, więc tak małe dziecko mogło przestraszyć się takiego widoku. Matka Charlesa nie miała jakichś hamulców, kiedy rozmawiała z synem. Opowiedziała mu wszystko o tym, jak bardzo Fred był agresywny w sferze seksualnej, w tym o tym, jak chwytał ją, gdy była ubrana tylko w bieliznę. Chciała nauczyć Charlesa, aby w przyszłości szanował kobiety, zwłaszcza jeśli chodzi o seks. Towarzyszyła mu nawet za każdym razem, kiedy szedł na randkę i dzwoniła do rodziców dziewczyny, z którą szedł na tę randkę, aby zapewnić ich, że nic niestosownego się nie wydarzy. Relacja Charlesa Albrighta z matką z pewnością miała niekorzystny wpływ na jego rozwój, ale od najmłodszych lat było również jasne, że wykazywał oznaki sadystycznej natury, które już wtedy powinny zostać dostrzeżone. Bo wiecie, skoro w dzieciństwie wyprawia takie rzeczy, to co będzie, kiedy dorośnie? Charles w bardzo młodym wieku dostał broń od rodziców i nauczyli go strzelać. Używał swojej broni do zabijania małych zwierząt w okolicy. Ta praktyka przerodziła się w fascynację taksydermią, czyli najprościej mówiąc przygotowanie martwych zwierząt do wypychania. Kiedy Charles miał zaledwie 11 lat, matka zapisała go do szkoły taksydermii. Del towarzyszyła mu, gdy Charles uczył się swojego nowego hobby. Del pokazała mu, jak używać narzędzi. Noża do odcinania czaszki, łyżki do wydłubywania mózgów i oczywiście skalpela do wycinania oczu. Nawet oskurowała mu pierwszego ptaka, ucząc go, by nie ciął zbyt głęboko.
Charles chodził do pobliskiego sklepu z taksydermią i któregoś razu poprosił matkę, aby kupiła mu takie sztuczne oczy do jednego ze swoich zwierząt. Jednak już wiemy, że Del była dusi groszem, więc powiedziała mu, że ma do wyboru albo zaszycie oczu, albo przyszycie guzików na miejsce oczu. Charles z dumą prezentował swoje dzieła w dębowej szafce, która znajdowała się tuż za drzwiami jego domu z dzieciństwa. Wiele badań wskazuje, że maltretowanie i zabijanie zwierząt w młodym wieku jest wskaźnikiem bardziej brutalnych tendencji w późniejszym życiu. Posiadanie matki, która nie tylko zachęcała Charlesa do przemocy, ale także brała udział w jego hobby, pomogło ukształtować przestępcę, którym Charles stał się później. Charles wykorzystywał każdą okazję do przekraczania granic i często wpadał w kłopoty z prawem. Był znanym drobnym złodziejaszkiem, a w wieku 13 lat został skazany za napaść. Gdy pojawiły się te pierwsze zarzuty, jego matka walczyła o niego, często pomijając jego przestępcze zachowanie, koncentrując się na jego edukacji. Pomimo jego przestępczości, a dzięki korepetycjom, Charles ukończył szkołę średnią w wieku 15 lat. Del mówiła, że jego potencjał jako ucznia był ważniejszy niż przestępstwa, o które został oskarżony, jednak pomimo jej wysiłków w wieku 17 lat policja złapała go na kradzieży pieniędzy ze sklepu z dwoma pistoletami i karabinem, w wyniku czego dostał wyrok 1 roku pozbawienia wolności. Charles zapisał się do Arkansas State Teachers College na studia przedmedyczne. Był aktywnym studentem wyróżniającym się na swoich kursach, uczącym się kilku języków i zaangażowanym w kilka klubów. Chociaż prawie się nie uczył, otrzymał 5 z kursu anatomii człowieka. Mówił nawet o pójściu do szkoły medycznej i zostaniu chirurgiem. Któregoś razu podczas studiów przyjaciel Charlesa zerwał ze swoją dziewczyną. Charles wziął to do siebie i zdobył jakimś cudem zdjęcia tej dziewczyny i wyciął jej oczy z kilku z tych zdjęć. To jednak, jak się pewnie domyślacie, nie wszystkie socjopatyczne zapęty Charlesa w jego dorosłym życiu. Zmanipulował dziewczynę o imieniu Betty Nestor, aby dała mu klucze do całego koledżu, a następnie użył kluczy do włamania się do biura, skąd ukradł trochę sprzętu. Kiedy kradzież została odkryta, Charles został natychmiast wydalony, jednak podrobił swoje referencje z Kolegium Nauczycielskiego stanu Arkansas i wykorzystał je, aby zostać nauczycielem w szkole średniej. Jego oszustwo zostało odkryte 2 lata później, a on został natychmiast zwolniony i otrzymał rok w zawieszeniu za oszustwo. Charliemu udało się jakoś utrzymać reputację czarującego i charyzmatycznego. Ożenił się i miał córkę. Był aktywny w kościele i był członkiem lokalnej drużyny softballowej. Nikt nie przypuszczał, że Charles skrywa jakąś mroczną tajemnicę i że tak naprawdę był bardzo złą osobą. Wraz z utratą pracy Charlie przeniósł się z rodziną z powrotem do Dallas, do domu niedaleko swoich rodziców. W tym czasie podjął się wielu prac, rzadko trzymając się jednej z nich. Podejmował się pracy jako ilustrator w biurze patentowym, projektant w firmie budującej samoloty, fryzjer, a nawet na krótko został pogromcą byków. Gdy powiedział jednemu z przyjaciół, że jest utalentowanym artystą, jego przyjaciel zapłacił mu $250 za namalowanie portretu jego żony. Charlie spędził całe tygodnie pracując nad obrazem, argumentując to tym, że on musi dopieścić obraz do najmniejszego szczegółu. Jego przyjaciel zaczął mieć dość czekania i wpadł do niego, żeby zobaczyć obraz. Wszystko było zrobione z wyjątkiem oczu. Malowanie oczu zajęło Charlesowi miesiące. Charles był oddanym członkiem swojego katolickiego kościoła we wschodnim Dallas. Uczęszczał nawet do chóru kościelnego, gdzie poznał rodzinę, która miała małą córkę. Powoli zaczął zacieśniać więzi z tą rodziną, co doprowadziło do tego, że Charles molestował dziewczynkę. Charles stanął przed sądem i przyznał się do świadomego i celowego angażowania się w dewiacyjne stosunki seksualne z dziewczynką poniżej 14 roku życia. Sam miał wtedy 51 lat. Incydent był bardzo cichy i nie trafił na pierwsze strony gazet. Charles dostał 10 lat w zawiasach, a sam uniknął więzienia. Udało się mu też uciec od całego skandalu. Kontynuował swoje życie tak, jakby nic się nie stało. Chociaż niestety prawdopodobnie dziewczynka, na której dopuścił się tak okropnego czynu,
nie poradziła sobie tak szybko jak on. Charles rozwiązał swoje pozbawione miłości małżeństwo i zaczął umawiać się z kobietami. Uchodził za czarującego mężczyznę, który obsypywał je prezentami i recytował im poezję, więc jak tak cudowny człowiek mógłby być kiedykolwiek zdolny do tak straszliwej zbrodni? Jednak to był tylko jeden z wielu sekretów, które Charles po mistrzowsku ukrywał przed ludźmi. Przenieśmy się do grudnia 1990 roku, 5 lat po tym, jak Charles przyznał się do molestowania dzieci. Wtedy znaleziono pierwsze ciało kobiety. Miała na sobie tylko koszulkę i stanik. Mieszkaniec dzielnicy Oak Cliff natknął się na jej ciało. Miała zamknięte oczy, a jej twarz i ciało było mocno pośnieczone, co wskazywało na to, że została pobita, a następnie postrzelona w głowę. Kiedy policja przybyła na miejsce, kobieta została szybko zidentyfikowana jako znana prostytutka Mary Lou Pratt. Najwyraźniej Mary Lou została zabita w jednym miejscu, a następnie porzucona. Nie było ani świadków morderstwa, ani świadków porzucenia ciała. Brak broni, bardzo mało dowodów, a nawet brak odcisków palców. Detektyw Wydziału Zabójstw John Westfallen stanął w obliczu trudnej sprawy do rozwiązania, w dużej mierze ze względu na towarzystwo, w jakim Mary Lou się obracała jako prostytutka. Detektyw John w towarzystwie swojego partnera pojechali do biura lekarza sądowego hrabstwa Dallas, aby przyjrzeć się sekcji zwłok. Patolog zauważył ślady igieł na ramionach, tatuaż na jej klatce piersiowej i oczywiście dziurę po kuli w jej głowie. Po otwarciu powiek, aby zwrócić uwagę na kolor oczu Mary Lou, okazało się, że kobieta została pozbawiona gałek ocznych. Zostały one wycięte i usunięte tak ostrożnie, że jej górne i dolne powieki pozostały całkowicie nienaruszone. Nie była to rutynowa operacja, której uczono nawet studentów medycyny. Zabójca musiał wiedzieć, jak wsunąć nóż w oku oczu, upewniając się, że nie zranią skóry. Zostało to zrobione w tak precyzyjny sposób, że przy zamkniętych powiekach nie można było stwierdzić, że oczu w ogóle brakowało. Mieszkańcy Dallas nie musieli długo czekać, zanim ponownie będą świadkami tego przerażającego wydarzenia. Susan Beth Peterson była znaną pracownicą seksualną. Jej ciało zostało znalezione w niedzielny poranek tuż za granicami miasta Dallas. Została postrzelona w głowę, klatkę piersiową i brzuch. W pomieszczeniu, gdzie przeprowadzano autopsję, gdy otworzono jedną z powiek Susan, okazało się, że jej gałki oczne zostały fachowo wycięte. Szokujące, a jeszcze bardziej przerażające było to, że nie było to pierwsze ciało pozbawione oczu odkryte na tym samym odcinku drogi. Pomimo tego, że jej ciało znajdowało się na tej samej drodze co Mary Lou Pratt, Susan Peterson została znaleziona poza granicami miasta, co oznaczało, że znajdowała się w innej jurysdykcji. Więc sprawa była prowadzona w departamencie szeryfa Dallas, dlatego tych dwóch spraw nie prowadził ten sam detektyw. Kiedy lekarz sądowy odkrył, że kobieta została pozbawiona oczu, detektyw Oliver dostał informację, że 2 miesiące wcześniej miała miejsce podobna sprawa okaleczenia w tym rejonie. Nie minęło dużo czasu, zanim wszyscy funkcjonariusze zebrali się razem, aby wymienić informacje, bo związek między morderstwami był oczywisty. Detektywi celowo unikali odnoszenia się do zbrodni jako seryjnych zabójstw. Żaden z nich nie chciał, aby historia wyciekła do prasy i wystraszyła sprawcę, jednak nawet bez oficjalnego poinformowania o tak charakterystycznym okaleczeniu kobiet, prasa wkrótce dowiedziała się o tym, co wywołało szum medialny. Reporterzy dzwonili z całego kraju, a strach ogarnął miasto. Policja uważała, że ktokolwiek polował na prostytutki musiał być dobrze znany kobietom. Mary Lou była wieloletnią pracownicą seksualną i była zaznajomiona z niebezpieczeństwem. Susan Peterson była dobrze znana policjantom, bo była ekspertem w kradzieży kieszonkowej i groziła innym kobietom, które chciały znaleźć klientów w jej rewirze. Jeśli zabójca był w stanie zbliżyć się do Susan, musiał być jednym z jej regularnych klientów. W obszarze, w którym pracowały obie kobiety, znajdował się motel. Policja czuła się zobowiązana do ostrzeżenia innych pracownic seksualnych w okolicy.
Rozwieszono ulotki nakłaniające kobiety do trzymania się z dala od ulicy. Kiedyś pracownice seksualne unikały policji, ale po wyjściu na jaw dwóch morderstw zaczęły zgłaszać się do funkcjonariuszy, aby powiedzieć im o swoich podejrzanych klientach. Pomimo otrzymanych wskazówek, sprawa wydawała się zmierzać donikąd. Policja zastanawiała się, kto mógł z niemal chirurgiczną precyzją usunąć oczy ofiary, ponieważ nie było to coś, co każdy mógł osiągnąć. Gdy ich powieki były zamknięte, nie było widocznych skaleczeń ani siniaków w pobliżu pustych oczodołów, aby wskazać, że okaleczenie w ogóle miało miejsce. Zbrodnie musiały zostać popełnione przez kogoś z umiejętnościami i znajomością ludzkiej anatomii. Obie kobiety zostały postrzelone w głowę. Zabójca chciał mieć pewność, że nie przeżyją tego ataku. Był ostrożny, ponieważ na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych cennych dowodów i nikt nie widział, jak kobiety zostały porzucone na ulicy. Aby posunąć sprawy do przodu, potrzebowali czegoś lub kogoś, żeby wytropić tego zabójcę. Rankiem 13 grudnia 1990 roku, zaledwie kilka godzin po znalezieniu ciała Merylu, funkcjonariusze John Matthews i Regina Smith pracowali na swojej zmianie, która obejmowała bulwar Jeffersona. Ulica, która była znana z włamań, kradzieży samochodów, kradzieży sklepowych i prostytucji. Skierowali się w stronę motelu Star, obskurnej speluny obsługującej głównie osoby świadczącej usługi seksualne. Kobiety tam przebywające były w większości uzależnione od narkotyków, uprawiały seks w samochodzie klienta w pobliskiej alejce lub korzystały z pokoju dzielnego z innymi prostytutkami. Tego ranka, kiedy funkcjonariusze podjechali w okolice motelu, jedna rzecz przykuła ich uwagę. Kobieta z paskudnym rozcięciem na czole, czymś, co wyglądało jak przecięcie nożem na jej szyi. Weronika Rodriguez była po 20. Była już doświadczoną pracownicą seksualną, była na tyle odważna, że kontynuowała świadczenie usług, nawet kiedy wiedziała, że policja ją obserwuje, bo była wielokrotnie aresztowana za prostytucję. Tego ranka błagała, mówiąc: nie aresztujcie mnie, prawie zostałam zabita. Rodriguez powiedziała funkcjonariuszom, że poprzedniej nocy została zabrana przez klienta i zawieziona na południe na pole wraz z inną kobietą. Powiedziała, że mężczyzna stał się agresywny i uderzył ją w głowę pistoletem, nokautując ją. Weronika doszła do siebie w samą porę, aby zobaczyć, jak mężczyzna strzela do drugiej kobiety. Przestraszona uciekła tak szybko, jak tylko mogła, a kiedy dotarła do pobliskiego domu, okazało się, że mieszkał tam ktoś, kogo znała. Funkcjonariusze uznali jej historię za kolejne kłamstwo, chociaż była wyraźnie pobita. Nie było to niczym niezwykłym, aby kobiety pracujące na ulicach zostały napadnięte. Dwa dni później, podczas popołudniowej przejażdżki obok motelu Star, Matthews i Smith ponownie zobaczyli Weronikę, która siedziała z białym mężczyzną w samochodzie. Podjechali i poprosili kierowcę o prawo jazdy. Mężczyzna nazywał się Axton Schindler. Był mieszkańcem pobliskiej dzielnicy Oak Cliff. Kiedy sprawdzili jego nazwisko, okazało się, że ma tylko kilka niezapłaconych mandatów za parkowanie. Rodriguez zaczęła krzyczeć, by policjanci go nie aresztowali. Powiedziała im, że to Axton uratował ją przed zabójcą. Powiedział funkcjonariuszom, że nie ma pojęcia, o czym ona mówi i powiedział, że znał Weronikę od lat i tylko podwiózł ją do motelu i nie chronił jej przed żadnym zabójcą. Smith i Matthews, wciąż nie wierząc w historię prostytutki, aresztowali ją za prostytucję, a Schindlera za niezapłacone mandaty za parkowanie. Wiele kobiet było przerażonych tymi morderstwami, jednak nie wszystkie z nich były zaniepokojone. Amerykańskie prostytutki postrzegały zabójstwa jako szansę na zdobycie większej ilości klientów. Czuły się pewnie, że zabójca polował tylko na kaukaskie kobiety. Dla Shirley Williams było to fatalne założenie. Shirley pracowała jako pokojówka w motelu Avalon w ciągu dnia i jako prostytutka w nocy. Ostatni raz widziano ją ubraną w dżinsy i żółty płaszcz przeciwdeszczowy i wyglądała na odurzoną narkotykami. 19 marca 1991 roku znaleziono jej nagie ciało. Makabryczna scena znajdowała się pół przecznicy od szkoły podstawowej. Na miejscu zdarzenia znaleziono tylko nieotwartą prezerwatywę obok jej ciała. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia poprosili agenta terenowego z biura lekarza sądowego o sprawdzenie oczu ofiary. Gdy powieki Shirley zostały otwarte,
Funkcjonariusze otrzymali wiadomość, że Shirley nie ma gałek ocznych. To była już trzecia ofiara eyeball killera. Sekcja zwłok wykazała zmianę wykraczającą poza typ zabójcy. Podobnie jak w przypadku innych została postawiona w głowę, a jej gałki oczne zniknęły, z tą różnicą, że usunięcie jej oczu było pospieszne. Wokół jej twarzy były pospieszne cięcia, a niechlujna praca pozostawiła funkcjonariuszom wskazówkę. Końcówka ostrza została znaleziona w jednym z cięć, ale nadal nie było świadków, nie było narzędzia zbrodni, nie było odcisków palców, a morderca rozszerzył pulę ofiar i zmienił lokalizację. Doświadczona prostytutka Brenda White była twarda i potrafiła wyjść z większości sytuacji. Brenda opowiedziała policji historię jednego z jej klientów, który próbował ją zabić. Zeznała, że oszust prowadził ciemne kombi i zatrzymał się obok niej, a ona wsiadła do środka. Opisała swojego napastnika jako mężczyznę w średnim wieku, rasy kaukaskiej. Kiedy mężczyzna powiedział, że zna miejsce, z którego mogliby skorzystać, stała się podejrzliwa i zażądała, aby ją wypuszczono. Brenda twierdziła, że mężczyzna natychmiast się zmienił, wpadł w złość i zaczął krzyczeć, ale udało jej się uciec od napastnika. Szczegóły wydarzenia brzmiały bardzo znajomo do tych z Weroniką Rodriguez, co zmusiło policję do ponownego przyjrzenia się jej historii o nocy, w której zginęła Marylu Pratt, a sama Weronika ledwo uszła z życiem. W tym momencie funkcjonariusze postanowili sprawdzić Axtona Schindlera. Kiedy wyszukali adres Axtona, nazwisko Freda Albrighta wyskoczyło jako właściciel nieruchomości. Okazało się, że Fred Albright był również właścicielem domu na ulicy w sąsiedztwie w południowym Dallas, gdzie znaleziono pierwsze dwie prostytutki. Po dalszym dochodzeniu odkryli, że Fred nie żyje, jednak nazwisko Albright może być związane ze wskazówkami podanymi przez dwie prostytutki, którym udało się uciec. Kilka tygodni wcześniej jakaś anonimowa kobieta zadzwoniła do kobiety, która była przyjaciółką z Marylu i to właśnie dzięki niej Mary poznała mężczyznę, z którym krótko się później spotykała. Powiedziała, że trzymał ostrza na swoim strychu i miał dziwne zamiłowanie do oczu. Powiedziała, że ten mężczyzna to Charles Albright. Nie minęło dużo czasu, zanim policja odkryła, że był synem Freda Albrighta. Wyciągnęli rejestr karny Charlesa, a zdjęcie policyjne było uderzająco podobne do zeznań złożonych przez Victoria Rodriguez i Brenda White. Gdy ofiarom pokazano zdjęcia, obie panie wskazały na Charlesa jako napastnika. 22 marca o 2:30 nad ranem Charles i jego partnerka Dixie zostali obudzeni przez zespół oficerów, którzy wtargnęli do ich domu. Charles został skuty kajdankami i wyprowadzony. Pomimo całonocnego przesłuchania nie przyznał się do winy. W tym czasie policja przeszukała jego dom. Znaleziono tam m.in. ostrza stolarskie i co najmniej tuzin książek kryminalnych. Za ręcznie zbudowanym kominkiem policja odkryła ukryty schowek wypełniony pistoletami i karabinami, z których żaden nie okazał się jednak narzędziem zbrodni. Nie znaleziono jeszcze jednej rzeczy w domu Albrighta, mianowicie jego trofeów, czyli oczu ofiar. Teraz, kiedy mieli podejrzanego, policja zaczęła zakładać sprawę przeciwko Albrightowi. Pokazali jego zdjęcie kobietom, które pracowały w motelu Star. Wiele z nich zidentyfikowało go jako jednego ze swoich stałych klientów, jednak nikt nie mógł sobie przypomnieć, aby widział Charlesa z trzema ofiarami w noc, o której była mowa. Niezależnie od braku dowodów, policja zdecydowała się oskarżyć Albrighta o trzy morderstwa i zabójstwo czwartej pracownicy seksualnej o imieniu Rhonda Bowie, która została dźgnięta nożem ponad 20 razy. Jednak nie mieli wystarczająco dużo, aby wnieść sprawę. Wszystkie zarzuty z wyjątkiem jednego morderstwa Shirley Williams zostały wycofane. Gdy zbliżała się data rozprawy, Weronika Rodriguez zdecydowała się zeznawać. Jednak później jako świadek obrony twierdziła, że Charles nigdy nie był jej klientem i że detektyw zmusił ją do wybrania zdjęcia Albrighta. Axton Schindler nadal zaprzeczał, że uratował Wiktorię przed zabójcą, co pozostawiło prokuratora okręgowego jedynie z poszlakowymi dowodami, aby zbudować akt oskarżenia. Po aresztowaniu Albrighta miejskie laboratorium kryminalistyczne poinformowało, że włosy znalezione na ciałach martwych pracownic były podobne do próbek włosów pobranych z głowy i okolicy łonowej Charlesa.
a także włosy znalezione w odkurzaczu Albrighta pasowały do włosów trzeciej pracownicy seksualnej Shirley. Trzecia pracownica seksualna Shirley Williams została zabita na polu w pobliżu miejsca, gdzie widziano ją po raz ostatni. Funkcjonariusze znaleźli żółty płaszcz przeciwdeszczowy, który pasował do opisu płaszcza, w którym widziano ją po raz ostatni, oraz koc. Włosy na płaszczu i kocu również pasowały do włosów Charlesa. Jednak to nie wystarczyło, by stwierdzić, że to on był sprawcą. Medycyna sądowa w tamtym czasie mogła jedynie stwierdzić, że włosy były podobne, a nie że na pewno pochodziły od Charlesa lub jego ofiary. Po raz pierwszy w swojej historii biuro prokuratora dążyło do skazania za morderstwo wyłącznie na podstawie kontrowersyjnych dowodów z włosów. Obrońca Charlesa próbował przekonać ławę przysięgłych, że sprawa przeciwko Albrightowi była wątła. Próbował rzucić podejrzenie na Axtona Schindlera, który akurat opuścił miasto w tygodniu, kiedy odbywał się proces. Nie było nic, co wiązałoby Axtona Schindlera ze sprawą, z wyjątkiem pustego pudełka po kulach kalibru 44, znalezionego za jego domem, które tak naprawdę Charles mógł sam tam podrzucić, kiedy zdjęcia Schindlera i Albrighta zostały pokazane dziesiątkom pracownic seksualnych i żadna z nich nie rozpoznała Axtona, ale wielu rozpoznało Charlesa. Żaden z włosów znalezionych na ofiarach nie mógł być w ogóle powiązany z Axtonem. 18 grudnia 1991 roku ława przysięgłych wydała werdykt uznający Charlesa Albrighta za winnego i skazała go na dożywocie za zabójstwo Shirley Williams. Charles pozostawał zamknięty w szpitalu psychiatrycznym i do końca twierdził, że nigdy nikogo nie zabił i z pewnością nigdy nie zrobiłby niczego tak okropnego. Przyjaciele Charlesa nadal mocno wierzą, że nie mógł popełnić zbrodni, inni zaś uważają, że prawdziwym zabójcą był Axon Schindler, że morderstwo uszło mu na sucho. Nikt nie został natomiast skazany za śmierć Merylu Pratt czy Susan Peterson, a oczy wszystkich trzech ofiar nigdy nie zostały znalezione. 22 sierpnia 2020 roku Charles Albright zmarł w wieku 87 lat w szpitalu psychiatrycznym. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy może słyszeliście wcześniej o tej sprawie. Koniecznie też dajcie znać, co myślicie na temat tej historii. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, czy też wieczoru. I do usłyszenia. Pa, pa.